młodzi ludzie i tak pójdą głosować, bo to jest bardzo ekscytujące. Jak się skończyło 18 lat i zyskało się prawo do głosowania, to każdy chce zagłosować. Ma wtedy wrażenie, że uczestniczy w czymś bardzo poważnym, dorosłym. Trochę jak pierwszy pocałunek, jak dowód osobisty, jak prawo jazdy. Emocjonująca rzecz. Pytanie, czy ja będę głosował? Wszyscy mnie namawiają, ponieważ to środowisko, z którego ja się wywodzę, chce zmiany. Ale ja mam poważny problem z tym. Ja przejdę do tego, że uważam, że młodzi powinni głosować, a sam wyjaśnię, dlaczego mam problem. Dlatego, że ja już wiem, kim są ci ludzie. I że nie mam wyboru. Że to nie jest wybór. Tak naprawdę to jest to tak, jakby mi ktoś powiedział, czy chce mieszkać w pobliżu dziada, Pershinga, masy czy kiełbasy. Czwórki gangsterów. Dla mnie wybór między tymi politykami, którzy przecież de facto od kilkunastu lat są non-stop u władzy, raz ci, raz tamci. Wybór pomiędzy nich kogokolwiek dla przyszłości Polski, to nie jest wybór. To nie jest wybór. Ale uważam, że młodzi ludzie powinni pójść i zasmakować tego, dokonać tego wyboru i zobaczyć, co z tego wynika. Bo puenta jest zupełnie inna. Ja uważam, że młodzi ludzie, to jest, teraz mówię do was, jeszcze powinni już zacząć myśleć o tym, żeby zakładać własne partie. Tych koleżów trzeba wynieść. Ich czas po prostu był złym czasem. Mówię o ostatnich latach. Powinien się jak najszybciej skończyć. Powinni wejść nowi ludzie, którzy widzą Polskę w roku 2050, a nie 1980. Zakładajcie partię, to jest wasz kraj. On do was należy, nie do nich. Realizujcie swoją własną przyszłość, nie zdawajcie się na ludzi, którzy ją wam powykręcają, będzie się potem płakać. Będziecie tak frustrowani jak ja, tego nie chcę.